Dzień dobry, zapraszam na serwis informacyjny miasta Katowice. Zobaczmy skrót wydarzeń. Rekordowy Intel Extreme Masters. Międzynarodowe Mistrzostwa Kulinarne. Widać, że dużo radości. 450 milionów złotych na inwestycje drogowe w Katowicach. Realizacja potrwa około 2 lat. Food Show. Dla każdego miłośnika smaków coś dobrego. Śląska Fotografia Prasowa 2016. Intel Extreme Masters w Katowicach kolejny raz pobił rekordy. Przez 2 weekendy impreza odwiedziło 173 tysiące fanów, a w sieci rozgrywki oglądało 46 milionów osób. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wzrost o 35%. Transmisje na żywo, filmy z najciekawszymi akcjami i dodatkowe materiały na Twitterze i Facebooku dotarły do 55 milionów fanów, również bijąc ubiegłoroczny rekord. Kluski śląskie i surówka z kiszonej kapusty. To potrawy, jakie przygotowały wspólnie niepełnosprawne dzieci i młodzież podczas Międzynarodowych Mistrzostw Kulinarnych. Impreza odbyła się 14 marca w Klubie Królestwo w Katowicach i wzięły w niej udział drużyny z czeskiej Ostrawy, słowackich Koszyc, węgierskiego Miszkolca i gospodarze z Katowic. W tym roku kluski śląskie i surówka z kiszonej kapusty, natomiast gulasz z mięsa wołowego został już przygotowany przez naszego kucharza wcześniej, bo nie ma za mało czasu, żeby dzieciaki to mogły zrobić, nie ma miejsca na przygotowanie tego. Co roku jest to niepowtarzalny klimat, co prawda jest to bardzo duże logistyczne przedsięwzięcie, bo przygotować na imprezę na prawie 100 osób to jest bardzo trudno. A tak powiedziałam, dzięki Wydziałowi Promocji Urzędu Miasta Katowice, no daję i sponsorom prywatnym i Radzie Pedagogicznej mojej szkoły, tak naprawdę jesteśmy w stanie to przedsięwzięcie zorganizować. Bardzo miło słyszeć i widzieć, że tak ciekawa inicjatywa się rozrasta, że coraz więcej chętnych, że uczestniczą goście z zagranicy, bo to doskonała okazja do po pierwsze integracji środowiska, a dwa do dostrzeżenia niezwykłej kreatywności uczniów. Z jednej strony celem naszego przedsięwzięcia jest właśnie integracja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, przy tym promocja naszego regionu, tak jak powiedziałam, regionu Śląska i naszych pięknych Katowic, ale z drugiej strony pokazanie, uświadomienie społeczeństwu, że dzieciaki i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną to w przyszłości pełnoprawni obywatele, korzystający z przysługujących im praw demokratycznych, politycznych, doskonale wywiązujący się z roli, z ról społecznych pełnionych, a jednocześnie wykonujące pracę zawodową w uczonych przez siebie zawodach. I myślę sobie, że do tej pory niepełnosprawność traktowana jest w kategoriach mało odpowiedzialnych. O. I też nie znamy możliwości osób, tych, które naprawdę się świetnie realizują w przyszłej pracy zawodowej. I to też jest taki cel. Widać, że dużo radości to przygotowanie potraw im sprawia. Wydaje mi się, no, że niezależnie od tego, jak im idzie, ale widać radość na twarzach. Kuchmistrz z hotelu Senator, który od 8 lat nas wspiera i ja mówię serdeczne dzięki, ponieważ robi to bezinteresownie, bezpłatnie. Lubi nas, myślę sobie, a my go lubimy i to jest chyba wzajemna przyjaźń już w tej chwili. Na gości z miast partnerskich czekało wiele atrakcji, między innymi wycieczka do Śląskiego Teatru Lalki i aktora Ateneum. Przed chwilą otrzymaliśmy informację, że otrzymaliśmy z Ministerstwa Rozwoju dodatkowe środki na przebudowę układu komunikacyjnego w naszym mieście. Właściwie 2 ważnych przebudów układu komunikacyjnego. Tutaj, gdzie się znajdujemy w dzielnicy Piotrowice, skrzyżowania Kościuszki z ulicą Armii Krajowej, czyli przebiegu drogi DK81 z lokalną drogą Armii Krajowej. Drugi ważny element to przebudowa dużego węzła komunikacyjnego na Giszowcu, czyli wylot drogi DK81 do drogi DK86 z również separacją ruchu tranzytowego od ruchu lokalnego pomiędzy Giszowcem a innymi częściami naszego miasta. Mówimy o bardzo dużej kwocie, za co jestem bardzo wdzięczny premierowi Morawieckiemu i całemu ministerstwu, bo mówimy o kwocie 450 milionów złotych dofinansowania, a cała inwestycja będzie kosztowała, te dwie inwestycje będą kosztowały 550 milionów złotych. Absolutnie trzeba tu mówić o korzyściach zarówno społecznych, jak i o korzyściach ekonomicznych. Przebudowa tych skrzyżowań to jest udrożnienie tych tak zwanych wąskich gardeł, a więc zwiększenie płynności ruchu na tych skrzyżowaniach, co absolutnie wpływa na czas poruszania się po naszych drogach, jak i również wpływa na kwestie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin i zmniejszenie hałasu w tych miejscach. Prace ruszą w tym roku. Chcemy w tym roku ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i jak najszybciej przystąpić do realizacji. Realizacja potrwa około 2 lat.
trzy dni gościł w Międzynarodowym Centrum Kongresowym Food Show, święto żywności i kulinariów. Zaprosiliśmy tutaj branżowców, czyli ludzi, którzy są związani z branżą gastronomiczną, spożywczą na co dzień, którzy mogą sobie tutaj podebatować o różnych trendach w kulinariach, w gastronomii. Ale oprócz tego otworzyliśmy również Międzynarodowe Centrum Kongresowe dla pasjonatów, dla spankoszy, dla ludzi, którzy gotują, chcą zdegustować dobre potrawy, podglądać szefów kuchni przy pracy, dlatego że zaprosiliśmy tutaj osoby, które znane są z ekranów telewizorów, które gotują na co dzień, które będą miały tutaj swoje pokazy kulinarne. Przygotowaliśmy warsztaty kulinarne dla najmłodszych smakoszy, po to, żeby mogli się uczyć smaków od małego. Są tutaj również targi Food Fest, kolejna edycja, targi slow foodu, street foodu, kilkudziesięciu wystawców produktów żywnościowych, food trucki. Są również spotkania dotyczące wegetarianizmu, strefy wege, kuchni roślinnej, porady dietetyka. Także dla każdego miłośnika smaków coś dobrego. Zapraszamy na sushi temaki z krewetką i z łososiem. Są to poręczne rożki, które można zabrać do ręki. Świetnie sprzedają się właśnie na imprezach plenerowych. A że nie tylko sushi bar, to bardzo oryginalne burgery w czarnych bułkach. Burgery są rybne i burgery są wegetariańskie. Oprócz tego ciasta, makaron, no i ramen. Ramen na kaczce, bo każdy sushi bar musi mieć porządny ramen. Ciekawe napoje, serdecznie zapraszam. Herbaty na wagę. Przygotowujemy te herbaty również tutaj na miejscu, jeżeli ktoś chciałby, żeby zaparzyć tą herbatę. Mam oryginalne borki tureckie. Jest to specjalny rodzaj naleśnika tureckiego. Jest to ciasto drożdżowe wypiekane bez jajek z różnym nadzieniem. Farsze są dobrane pod kątem wegetarian oraz farsze z mięsem wołowym, posypane czarnuszką. Mamy rewelacyjną hałwę grecką bez cukru. Jest to hałwa zawierająca dwa składniki, miód i sezam. No i klucz programu, czyli nasza kawa z piachu. Jest to kawa przyrządzana w specjalnej maszynie sprowadzonej, w której piach jest podgrzany do temperatury 300 stopni i za pomocą specjalnego tygielka i odmiany kawy przygotowujemy dość widowiskowy, spektakularny sposób tą kawę. Baklawa i turecki berek. Baklawę tę robią nasi tureccy piekarze. Ręcznie, każdego dnia, jest świeżutka, pachnąca, pełna orzechów, migdałów, pistacji, bo pistacja wbrew obiegowym opinii nie jest orzechem, tylko owocem. I to jest właśnie nasza baklawa, różne kształty, różne smaki. Jedna ze zdrowszych słodyczy na świecie, bo nie zawiera żadnych konserwantów, ma w sobie cukier, niestety albo stety, bo nie ma żadnego E, można oddać do laboratorium i... A bardzo dużo orzechów, bo jeżeli ta blacha jest na przykład pełna, to jest 1,5 kg orzechów laskowych na blasze. Mielony w naszej piekarni, nie żadne mączki orzechowe. Targi zostały zorganizowane w województwie śląskim po raz pierwszy. Na konkurs Śląska Fotografia Prasowa 2016 do Biblioteki Śląskiej wpłynęło 667 zdjęć 70 autorów. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Jodłowski za cykl Ścieżka Zdrowia. Drugie miejsce Dawid Halimoniuk za zdjęcie Aborcja Protest, a trzecie Łukasz Kowalski za cykl Z życia Bacówki. Nagroda specjalna imienia Jana Suchana trafiła do Daniela Dmitriewa za zdjęcie Anioły w piekarach. Nagrodę czytelników Biblioteki Śląskiej ufundowaną przez Fundację imienia Krystyny Bochenek przyznano Tomaszowi Makuli za zdjęcie numer 1 z cyklu Ostatnia. Nagroda specjalna ufundowana przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury imienia Krystyny Bochenek za pracę, której tematyka nawiązuje do programu Katowice Miastem Kreatywnym UNESCO jako Miasto Muzyki otrzymał Dawid Halimoniuk za zdjęcie Iron Man. Po raz siódmy przyznano nagrodę Wielki Splendor Śląskiej Fotografii Prasowej, honorującą zasłużonych twórców. Tegorocznym laureatem został Marek Janicki. Zobaczmy, co ciekawego w najbliższym czasie odbędzie się w naszym mieście. W piątek o godzinie 12 ruszy pierwsze w tym roku spotkanie z food truckami na rynku. Zapraszamy do MCK-u na Sweet Targi, czyli ósme targi cukiernicze, piekarnicze i lodziarskie. Siatkarski GKS Katowice podejmie w spotku Jastrzębski Węgiel. Dziś to już wszystkie informacje. Obszerniejsze relacje znajdą Państwo na stronie com.tv.pl oraz katowicetv.eu. Na kolejny serwis zapraszam we wtorek za tydzień. Do zobaczenia!